Vision 105 to jeden z modeli marki Landini. Ciągniki te są coraz bardziej rozpoznawalne na polskim rynku i przez wiele osób uważane za produkt godny polecenia. Ciekawe wzornictwo oraz ergonomia w środku kabiny czynią ciągnik przyjazny użytkownikowi. Sercem tego modelu jest czterocylindrowy silnik Perkinsa o mocy 99 koni mechanicznych. Napęd to produkt Landini. Przedni most jest oczywiście krzyżakowy, co zapewnia jego długą żywotność. Prezentowany model przez nas to wersja mechaniczna, bez żadnej elektroniki. Sterowanie tylnym tuzem odbywa się za pomocą dźwigni po prawej stronie na wysokości siedzenia. Jako opcję możemy otrzymać wersję z elektronicznym sterowaniem tylniego tuz. Wydatek hydrauliki to 85 litrów na minutę, natomiast udźwig podnośnika to 4350 kg. Jest to wartość wystarczająca jak na 100-konny traktor. Kolejną ciekawą opcją jest joystick do sterowania sekcjami hydrauliki, oczywiście zamontowany fabrycznie. Przejdźmy może jednak do napędu. Napęd na przednie koła zaznaczany jest za pomocą przycisku po prawej stronie, co sygnalizuje nam zapalenie się lampki na panelu. Rozłączenie napędu następuje poprzez ciśnięcie pedału hamulca. Tak samo możemy załączyć blokadę mechanizmu różnicowego, której przycisk znajduje się zaraz przy włączniku napędu przedniego. Ciągnik może zostać wyposażony w rewers mechaniczny lub w wersji TOW elektrohydrauliczny wraz z półbiegiem. 40 biegów do przodu i 40 biegów do tyłu. W standardzie otrzymujemy skrzynię z reduktorem 20 biegów do przodu i 20 do tyłu. Prędkość maksymalna ciągnika to 40 km na godzinę. Wałek załączany elektrohydraulicznie. Jako standard otrzymujemy dwie prędkości 540 i 1000 obrotów na minutę. Opcjonalnie możemy otrzymać prędkość 540 i 750 obrotów na minutę. Komfort w kabinie na pewno zapewni nam klimatyzacja oraz pneumatyczne siedzisko firmy Grammer. W kabinie znajduje się także siedzisko pasażera. Należy jednak pamiętać, iż ciągniki w Polsce mają jedno miejsce rejestrowalne, a przewóz dodatkowych osób w kabinie może zakończyć się dla nas mandatem. Aby uprzyjemnić i zasłonić nas przed słońcem, w ciągniku znajduje się roleta przedniej szyby. Nie możemy zapomnieć, iż przednia szyba jest uchylna, co daje nam dużą swobodę podczas przejazdu w zimę z powietrza do budynku. Ciężar Visiona jest satysfakcjonujący, bo aż 4160 kg bez obciążników. W ciągniku tym możemy otrzymać według naszych potrzeb 3 zaczepy. Zaczep polowy dolny oraz dodatkowy krótki zaczep do ciężkich prac, jak i zaczep przesuwny. Ciągnik jest warty zainteresowania i godny polecenia. Wyposażony jest w silnik Perkinsa o normie spalania Euro 2 i mocy 99 koni mechanicznych. Silnik posiada 4 cylindry z turbodoładowaniem. Maksymalny moment obrotowy to 364 Nm. Pojemność silnika to 4400 cm sześciennych. Wymiary ciągnika to: długość z obciążnikami to 4440 mm. Szerokość minimalna to 1850 mm. Wysokość z kabiną 2680. Masa bez obciążników to 4160 kg. Prześwit 450 mm. Rozstaw osi 2316 mm. Skrzynia biegów z rewersem. Rodzaj sprzęgła: mokre, wielotarczowe. Załączanie biegów i zmiana prędkości bez sprzęgła pod obciążeniem przyciskiem w dźwigni biegów. Załączanie napędu elektrohydrauliczne.